Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Moi drodzy, w kole fortuny ostatnio narobiło się kilka nowych pól. Dokładnie 4. To też postanowiłem je omówić, ale stopniowo wszystko po kolei. W dzisiejszym odcinku omówię pierwsze 2. W którymś z następnych pozostałe. No a na razie zaczynamy od nasz przegląd od takiego oto zdjęcia, najlepszy kadr, jaki zdołałem wygrzebać z otchłani internetu. I dzisiaj na pierwszy ogień idą 3000 obłożone bankrutami oraz złota karta. Zacznę od złotej karty. Na czym polega złota karta? Złota karta to jest coś takiego, co daje dodatkowe korzyści zawodnikowi. Po wylosowaniu tego pola uczestnik oczywiście odgaduje spółgłoskę. Jeżeli jest prawidłowa, jest w haśle, wtedy otrzymuje 500 zł za każdą spółgłoskę, za każdą trafioną literę. No czyli 500, no i jak są dwie, to 1000 i tak dalej. Standardowa procedura. Zabiera to pole z koła i gra, po prostu gra dalej. Albo może zgadywać hasło, albo tak. No, po prostu gra dalej. Ta karta, złota karta, można ją stracić przez bankruta. No, ale można ją wykorzystać w każdym momencie, w każdej chwili. Nie trzeba wygrać rundy, żeby mieć ją na koncie. Mieć ją zachowaną po prostu. Uczestnik decyduje, w jaki sposób wykorzysta tą kartę. Można ją wykorzystać albo w rundach zwykłych, albo w finale. No i cóż, należy powiedzieć. Ta złota karta daje możliwość dodatkowej spółgłoski w finale, darmowej samogłoski, dodatkowej spółgłoski w czasie gry. No właśnie. No i właśnie, no jeżeli zawodnik wylosuje jakieś na przykład wartościowe pole na kole, na przykład 1500 zł, to wtedy może zgadywać dwie spółgłoski. No na przykład jedną po drugiej, prawda? Na podstawie właśnie tej złotej karty. Może kupić darmową samogłoskę, jak już powiedziałem. No i może dostać dodatkową spółgłoskę w finale. Dodatkową spółgłoskę w finale. No czyli w tym wypadku nie 3 plus samogłoska, tylko 4 plus samogłoska. Tak działa pokrótce złota karta. No a jeżeli chodzi o jej sąsiada na kole, czyli pole 3000 obłożone bankrutami. Pewnie to jest takie nowe pole w tej najnowszej wersji Koła Fortuny od roku 2017, ale jako taką nowość to nie jest w Polsce, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, z czasów Krzysztofa Tymca, z tamtej wersji Koła Fortuny, było pole 10000 zł obłożone dwoma bankrutami. Wyglądało tak, ta prawie tak samo jak to, tyle że tutaj była kwota 10000 na czerwonym tle, no a obok były bankruty. Tutaj mamy akurat 3000 na zielonym tle, no ale jako tako zasada działania jest ta sama. Wskaźnik musi wycelować dokładnie pomiędzy te dwa bankruty, żeby i stanąć tutaj, żeby mieć szansę na 3000 zł. No i co ciekawe, ta kwota mnoży się przez liczbę spółgłosek trafionych na tablicy. Kwota 10 tysięcy z czasów Krzysztofa Tymca była niemnożona. Po prostu się nie mnożyła. Nieważne ile spółgłosek zawodnik trafił, otrzymywał na konto tylko i wyłącznie 10 tysięcy. Natomiast te 3 tysiące się mnożą. I to jest również zasadnicza różnica. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku, w jednym z kolejnych, dwie nowości na kole Fortuny. Za dzisiaj już Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.